to pojęcie periodyzacji taktycznej budzi wiele kontrowersji, bo wielu trenerów nie do końca rozumie ją tak, jak rozumieją ją w Portugalii, jak rozumie to profesor Frade. Jest to trudna literatura do takiego całkowitego zrozumienia i przełożenia na nasze warunki. I nie ukrywam, ja też nie znam wszystkich szczegółów tego, bo nie ma tutaj takiej osoby, może poza Tomkiem Tchórzem w naszym kraju, która by to tak dobrze rozumiała jak on. Bardzo ważne jest to, właśnie co powiedziałem wcześniej, że my musimy być skuteczni i dlatego te wszystkie modele pracy i tutaj właśnie mówimy o periodyzacji taktycznej, mówimy o metodologii Verheyena, mówimy o klasycznym przygotowaniu, które dzieliło głównie aspekty motoryczne na okres przygotowawczy, okres startowy, okres przejściowy. Staramy się dostosować do środowiska, w którym funkcjonujemy i staramy się znaleźć takie narzędzia, które pozwolą, że ten proces będzie wydajny. Tak jak wracając do periodyzacji, mówiąc w skrócie, no nie zakłada ćwiczeń związanych z siłownią, z obciążeniem zewnętrznym, tylko odnosi się do realizowania tych aspektów motorycznych w formie gier. Tak, ja nie wyobrażam sobie sytuacji, w której w Polsce nie pracujemy dodatkowo na siłowni, czy nie pracujemy dodatkowo na boisku z przyrządami zewnętrznymi, nie dbamy o tą prewencję, nie dbamy o rozwój mocy, nie dbamy o rozwój siły właśnie za pomocą takich ćwiczeń. Tych zależności jest bardzo dużo, bardzo ważne jest to dostosować właśnie do miejsca i do ludzi, z którymi funkcjonujemy. A co ci dało do myślenia, że tego się nie da zrobić bez wyizolowania właśnie siłowni czy tematów związanych z motoryką? Uważam, że polski piłkarz tego potrzebuje. Jeżeli nawet posłuchamy rozmów z zawodnikami, to oni często wracają do tego, że ten okres przygotowawczy, kiedy nagle odeszliśmy od piłek, bo bardzo popularna, znaczy nagle odeszliśmy od suchego biegania i ta periodyzacja taktyczna stała się takim wyznacznikiem. Po pewnym czasie widziałem, że te zawodnicy zaczęli zwracać uwagę na to, że rzeczywiście jednak tych ćwiczeń takich wyrównawczych, motorycznych, tych ćwiczeń związanych czy z siłownią, czy z prewencją zaczyna brakować. I wydaje mi się, że też taka jest mentalność, że ci zawodnicy tego potrzebują. Druga strona, no nie oszukujmy się, ja jestem przekonany, może oczywiście pewne osoby odbierają to inaczej, ale jestem przekonany, że pewnych rzeczy z tych cech motorycznych no nie zrazliłem tylko i wyłącznie poprzez formy gier. Dlatego bardzo ważne jest znaleźć taki wspólny środek, który spowoduje połączenie tych cech. No mamy przykład Benfiki Lizbona, w której jakiś czas temu spędziłem 2 tygodnie i tam zespół 19, to wtedy była drużyna, która grała w finale z Barceloną w Młodzieżowej Lidze Mistrzów. Pierwszy zespół bardzo mocno pracował nad aspektami motorycznymi i głównie realizował to w siłowni, gdzie 2 dni były poświęcone właśnie na prewencję, te ćwiczenia takie można powiedzieć zabezpieczające przed urazami, a 2 dni to była naprawdę ciężka siłownia z bardzo dużymi obciążeniami i oni wyglądali fizycznie jak atleci i tam też trener mówi, że pracują według periodyzacji taktycznej i to tak naprawdę no dzieli Lizbonę od Porto 200 czy 300 kilometrów i każdy interpretował to na swój sposób. Ja nie chcę też być tak odebrany, że neguję którąś formę pracy. To, co robimy, tak jak powiedziałem, ma być skuteczne i nie ma złotego środka. Jeżeli ktoś pracuje w myśl periodyzacji taktycznej i realizuje wszystkie rzeczy w formie gier, czy realizuje to wszystko w formie pracy nad modelem gry i robi to z piłką, to nie znaczy, że to jest złe. Jeżeli przynosi to zamierzony efekt, to okej, ja widzę to natomiast to inaczej.